Cześć! Witamy w nowym roku. Nowy rok przywitał nas pięknie, choć jeszcze rankiem w Sylwestra nic na to nie wskazywało. Ostatnie dni starego roku przypominały raczej jesień, raz słoneczną, raz deszczową. Trochę czatowaliśmy w różnych obiecujących miejscach i czasami coś nam się udawało sfotografować. Agnieszce jelenie, a mi dzięciołka. Czasami przychodził mróz i szać, która słoneczne dni szybko się topiła. Aż ostatniego dnia roku po południu sypnęło śniegiem. I w Sylwestra krajobraz wyglądał wręcz bajkowo. Super. Tak pięknie to dawno nie było. Piękny noworoczny prezent. A potem przyszła odwilż i też było romantycznie. I znowu śnieżyca. Dziś tak pięknie padało rano, krótko, ale mokrym śniegiem i pokryło całą ziemię, cały świat takim pięknym puszkiem. Przyklejonym do wszystkiego, do gałązek. Więc musieliśmy wybrać się na jakąś wycieczkę. Agnieszka poszła do czatowni, ja przyjechałem samochodem na taką drogę leśną i ustawiłem się pomiędzy sągami drzew w poprzek drogi. Sągi drewna oczywiście. Drzewo rośnie, drewno już nie. No ale w zapale takiego nagrywania łatwo o pomyłkę. Tu sobie zawiesiłem siateczkę. A widzicie, między sągami. Miałem nadzieję, że po prostu zwierzęta, które tutaj żyją, są przyzwyczajone do tych sągów drzewnych, drewna. I może mniej zwrócą uwagę na taki nowy element, jakim jest samochód. No i nawet się udało coś. Już po 5 minutach z zastosów drewna wyskoczyła sarenka i takim niespiesznym truchtem przecięła łąkę i zniknęła w lesie.
A potem zaczęła się prawdziwa akcja. Kątem oka zauważyłem jakiś ruch. Spojrzałem i tylko coś białego mignęło mi koło drewnianych pni. Siedząc w samochodzie jest za wysoko, by fotografować tak małe zwierzęta, więc po cichutku wysiadłem, opadłem na kolana i próbowałem zlokalizować małego drapieżnika, nie wiedząc jeszcze, z kim mam do czynienia, łasicą czy gronostajem. Zarówno jeden, jak i drugi gatunek latem są brązowe z białym brzuszkiem. Gronostaj jest trochę większy, ale w pierwszym momencie trudno to ocenić. Zimą oba gatunki przybierają białą szatę, ale u gronostaja koniec ogona jest zawsze czarny, a u łasicy cały ogonek jest jednobarwny. I wszystko jasne. Jak ona się orientuje w terenie, kiedy zdobycz zasłania jej oczy? Chciałoby się powiedzieć, że robienie zdjęć łasicy to sama przyjemność. Ale szczerze mówiąc, jest to fotograficzny koszmar. Zwierzątko porusza się tak energicznie, że nawet na jednej dwutysięcznej sekundy na niektórych zdjęciach jest rozmazane. Już ci się wydaje, że będziesz miał piękny portret. Naciskasz spust migawki i... albo... tym większa satysfakcja, kiedy uda ci się zrobić fajne zdjęcie. Po krótkiej sesji zdjęciowej nasz model chwycił swój obiad i oddalił się, by w spokoju go skonsumować. Przyznacie, że ten rok zaczął się ciekawie. Oby tak dalej. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie razem z nami podglądać przyrodę.